Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Mam nadzieję, że jest to ostatnia okazja, kiedy wszyscy występujemy w maskach, ale zbliżamy się powoli do normalnych czasów. Witam Państwa na, trudno powiedzieć, otwarciu wystawy, ponieważ jesteśmy w zasadzie na wystawie stałej Credo na dwa głosy, która stała się inspiracją do działania zainspirowanego przez Twoje ojczyzny, Panią Jadwigę Sawicką i Pana Łukasza Kaculaka. Pani Jadwiga reprezentuje Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pan Łukasz reprezentuje Akademię Sztuk Pięknych w Wrocławiu. I wystawa ta stała się inspiracją do zorganizowania działania, które zostało nazwane W głębi okazji. W zasadzie ta nazwa tłumaczy, co było głównym motorem powstania prac, Państwa zaraz będę zachęcał do oglądania i których autorów zaraz Państwu przedstawię. Zarówno w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, jak i w Muzeum Narodowym we Wrocławiu artyści wytypowali te obrazy, te przedmioty spośród zabytków, które stały się inspiracją do tego, że oni rozwinęli, jeśli można użyć takiego określenia, temat, który znaleźli, który stał się inspiracją do ich podróży w świat sztuki, wrażliwości, tego, jak oni odczytali te zabytki, które są w obu muzeach. W ten sposób przedmioty, obrazy, które mają po kilkaset lat, dostały nowe życie, nowa energia wystąpiła, którą możecie Państwo zobaczyć właśnie na tych pracach, które leżą tuż obok oryginału. Autorami prac, oprócz Pani Jadwigi Sawickiej, Pana Łukasza Kaculaka, są również Pani Karolina Niedemińska, Pani Juliana Kalinowska, Pani Barbara Komaniecka, Pan Jacek Machowski, Pani Barbara Polczyńska. Są to studenci, doktoranci właśnie Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponieważ o obrazach i o sztuce najlepiej mówią ci, którzy się na tym znają, oddaję głos kuratorom, którzy wystawią Pani Stawickiej i Panu Łukaszowi Kaculakowi. Proszę o zabranie głosu, a potem Państwa wszystkich zapraszam do oglądania. Bardzo proszę. To może proszę zaczniesz i powiesz o, zaczniesz od Wrocławia. Projekt faktycznie pierwszą odsłonę swoją miał we Wrocławiu. Zasada czy idea jest bardzo podobna, czyli zabieramy Państwa w podróż w głąb wybranych przez nas obiektów. Faktycznie nie tylko obrazów, choć tak to jest określone w tytule. Chcieliśmy im, w związku z tym, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy sporo się zmieniło w możliwościach podróżowania i w, jak chodzi o rozmaite nasze przyzwyczajenia życiowe. Chcieliśmy z jednej strony właśnie pokazać na nowo, odświeżyć, zaktualizować w swoisty sposób kolekcje stałe muzeów, które są bliżej, do których nie musimy, do których wybranie się nie wiąże się z tak wielkim wysiłkiem. Z drugiej strony chcieliśmy znaleźć również w tych historycznych obiektach pewne wątki, które by nas naprowadzały na problemy, motywy, wątki, które wiążą się z tymi zmianami, o których wspomniałem przed chwilą, czyli wszystkimi ograniczeniami spowodowanymi epidemią, którą można spokojnie również nazwać plagą czy zarazą. Pierwsza odsłona była we Wrocławiu, dzisiaj spotykamy się w Przemyślu. Muzeum, które w jakimś sensie łączy, czy pokazuje wielokulturową historię tego zakątka Polski, łączy ze sobą dwie tradycje obrazowania, tradycję zachodnioeuropejską i wschodnioeuropejską, bizantyjską, która już bezpośrednio łączy nas właściwie z takimi naprawdę odległymi korzeniami naszej cywilizacji grecko-antycznej.
Muzeum, czyli pracownicy muzeum. Bardzo Państwu polecam, na stronie muzeum są linki do trzech już teraz filmów nakręconych we Wrocławiu, gdzie rozmawiamy o obrazach, jest trochę o swoich pracach, ale głównie o obrazach. Bardzo pięknie opowiada o obrazach Złotoust dyrektor Piotr Szczanowski z muzeum. I tutaj także będzie premiera filmów na stronie Muzeum Czerskiego. Stopniowo będą się pojawiać rozmowy, które zostały tutaj w trochę innej formule nakręcone. O ikonach opowiada dr Marta Trojanowska, o pracach z działu tutaj sztuki zachodniej opowiada Katarzyna Winiarska. I filmy są tutaj w takim kolażu filmowym. Kręciła część Karolina Niwelińska, część pan Michał Krzywiński. I ktoś jeszcze? Wspólnie razem jest. Jeszcze Paweł. Paweł Kusarz. No właśnie, przepraszam. I także tutaj wspólny wysiłek. Bardzo Państwu polecamy te filmy. Ja bym bardzo prosiła, żebyśmy mieli taką możliwość, ponieważ mamy nie wszystkich artystów tutaj, ale część jest. Ja bym prosiła, żeby każdy, ci obecni opowiedzieli o swoich pracach, skoro jesteśmy tutaj. I możemy zacząć. Można? Pewnie, oczywiście. Więc możemy zacząć od początku, od Gemmy, której wprawdzie nie ma, ale tak jakby była. Ja to nie wiem. Gemma rzeczywiście jest dla mnie odkryciem. Zawsze kojarzyłam jako obiekt, który był próbą Przemyśla i Przemyskiego Muzeum, ale właściwie utożsamiałam ją z jej pstrokatością i z jej urodą. Nigdy się nad nią nie pochylałam. Nigdy przystąpiliśmy do realizacji projektu, odkryłam, właściwie może nie powinnam się tak publicznie przyznawać do tej ignorancji swojej, ale dopiero jestem niedawno moim odkryciem, że ten medalion jest medalionem bardzo kobiecym, że Meduza z jednej strony, a Matka Boska z drugiej, to są dwie postacie kobiece, które są patronkami i poczułam, że jakby energia tego medalionu, właśnie silna kobieca jest czymś, co ja bym chciała wziąć na siebie na czas pandemii. Dla mnie historia też medalionu jest związana z kobietami, bo przecież jego znalezienie związane jest z mieszkanką Przemyśla, a później przez inną mieszkankę Przemyśla w trakcie II wojny światowej Gemma była chowana w koku włosów, żeby uchronić ją przed zabraniem, wywiezieniem Gemmy gdzieś poza granicę Przemyśla i kraju. To, co dla mnie jest też niesamowite, to postać, znaczy to Meduza, która się pojawia i to, co dla mnie było jednym z trudniejszych doświadczeń pandemii, to próby odebrania kobietom ich praw. I postać Meduzy, która sama była ofiarą gwałtu, ukaraną jeszcze dodatkowo za ten gwałt, jakby wydała mi się niezwykle adekwatna do sytuacji, w której się znaleźliśmy i znalazłyśmy, bo praca jest dla mnie bardzo kobieca. Więc przeczytałam treść modlitwy, która się znajduje na medalionie, która mnie urzekła. Wczułam się w jej rytm, powtarzam ją sobie zresztą cały czas, nawet dzisiaj żartowaliśmy, że będę szeptała podczas wernisażu, ale słychać mój szept. Wypowiedziałam tę modlitwę na głos i wypowiadam ją cały czas. Moja praca to tak naprawdę instalacja dźwiękowa odnosząca się do tej zapisanej treści i mi ona, chociażby przez samą powtarzalność, właśnie daje nadzieję na ten czas pandemiczny i mam nadzieję, że też dla Państwa może być źródłem jakiejś odkrytej albo uwolnionej mocy. Dziękuję. Tak, to po kolei, jak bym mogła prosić Karolinę Niwelińską, która tam się w szufladzie znajduje. Ja, szanowni Państwo, wybrałam tutaj pośród ekspozycji znajdujących się w tej sali stosunkowo nietypowy obiekt, ponieważ jest to zbiór kazań XVII-wiecznych. Też okazało się po takim oglądzie tego zbioru, ponieważ został udostępniony ten zbiór kazań do dokumentacji do
tworzenia dialogu z oprawcą. I ten zbiór kazań jest o tyle ciekawy, że jest to 30 różnych kazań na różne okazje religijne. I na wystawie tutaj stałej ona, ten zbiór jest otwarty na 13 kazaniu poświęconym zbawieniu grzesznych ludzi. Przeczytałam tekst tego kazania i okazał się on na tyle stosunkowo bogaty literacko, że postanowiłam jakby nawiązać tutaj do formuły samego kazania, wygłaszanego przecież zazwyczaj przez osobę duchowną w kościele. Ale postanowiłam jakby wyprowadzić samą tą formę wypowiedzi poza właśnie ten obszar sakralny i stworzyłam swoje własne kazanie. Napisałam ten tekst kazania, opatrując go współczesnymi nam obecnie wypowiedziami wielu autorytetów z dziedziny nauki, z dziedziny polityki, z dziedziny filozofii, również z dziedziny kościelnej. I wplotłam do tego kazania te wypowiedzi czasami wprost, czasami kształcając troszeczkę tę wypowiedź, uzupełniając jakby o formę nowej, bo tak w zasadzie czasami wypadałoby, że niektóre autorytety współczesne nam, które opowiadają nam pewne rzeczy, wygłaszają nam pewne przemówienia, starają się nam, tak jak kazanie zazwyczaj, coś nam wskazuje, naprowadza nas osoba, która przemawia, otaczana z jakąś opieką i bezpieczeństwem. Tak czasami ta przewrotność osób, które mówią pewne wypowiedzi w konkretnych kontekstach, opatruje się jakby takim kierunkiem przeciwstawnym do chyba zamierzonego. I o ile słuchacz nie będzie uważny, to oczywiście nie kwestionując autorytetu osoby, która odpowiada dane słowa, zawierzy je. Stąd jakby postanowiłam troszkę tutaj może przewrotnie w tym kazaniu wpleść na tyle, wydaje mi się, intrygujące wypowiedzi, aby jednak mimo wszystko tą główną formułę kazania przekazu zachować. Stąd zapraszam do oglądania. Tutaj jeszcze powiem, że o tyle ten kazań jest tutaj takim oryginalnym dziełem, że jest jako jedyny tutaj takim tekstowym dziełem rozpowiadam obrazu. A ja stworzyłam animację tego tekstu, która również nawiązuje do współczesnego wyświetlania tekstów dla wierzących w kościołach, w dużych monitorach. I też może Państwo nie dostrzegacie tego, dla mnie to jest też ciekawy obraz, gdzie on bardzo często jest niekształcony. Dla wielu wiernych będzie nieczytelny, ponieważ jest technicznie niekoniecznie dobry do czytania. Jakby tą czystą, prostą, wizualną stronę tutaj ja staram się zawrzeć. Nic ponadto. Dziękuję. Dziękuję. Czy Łukaszu? Może Basia jeszcze? Tak? Nie, po kolei. Dlatego. Dobrze, więc drodzy Państwo, zająłem się sądem ostatecznym, jednym z najbardziej okazałych tutaj dzieł. I wydaje mi się, że formalnie również jednym z najbardziej intrygujących, ponieważ jest to ikona, ale można w niej odnaleźć, ja w niej dostrzegłem wręcz takie, no również jak chodzi o indywidualizowanie rysunku pewnych postaci i o pewną swobodę formalną w rysowaniu, pokazywaniu różnych ludzkich, zwierzęcych, ludzko-zwierzęcych, hybrydowych postaci, dużo takiej swobody wręcz zachodnio europejskiej. Z jednej strony chciałem pokazać, odnosząc się do tematu tego przedstawienia, że jest to właściwie scena walki dobra ze złem, czyli taki temat najbardziej uniwersalny, najbardziej nośny dla naszej kultury do dzisiaj. Pokazałem, czy no, sama scena właśnie, w której walczą ze sobą siły zła z siłami dobra, diabły z aniołami, skojarzyła mi się i z tymi wszystkimi bardzo popularnymi przecież dzisiaj sagami w rodzaju w
rodzaju sagi Tolkiena czy wojen gwiezdnych, gdzie oczywiście na jakimś trochę innym etapie, ale w bardzo podobnej scenografii, bo zwrócił też uwagę, że George Lucas nie osadza swojej opowieści w takiej scenografii high-tech jak Star Trek na przykład, tylko przenosi ją w czasy, które w jakimś sensie tą prostotę, zgrzewność średniowiecza z nowoczesnością łączą. Z drugiej strony chciałem też podkreślić czy zaakcentować, że ikona, mimo że nam się kojarzy właśnie jakby jednoznacznie i ze średniowieczem, i z kultem religijnym, że pewne aspekty formalne i wyrazowe, które tkwią w formule ikony, były wykorzystywane, czy były inspirowały modernistów, zwłaszcza konstruktywistów rosyjskich. I stąd właśnie jakieś próby ukazania, czy metaforycznego zaktualizowania tej sceny za pomocą takich modernistycznych środków geometrii, syntezy i metafory. Ostatni może wątek, no to samo jakby pokazanie, czy próba zwizualizowania sił zła, czy takiego no, dania wyrazu pewnej grozie i w tym obrazie praktycznie diabły są chyba jedną z najbardziej rozpowszechnionych istot. One się wszędzie tutaj kotują, kłębią, wyłażą, pełzają jak jakieś robactwo. Więc w kilku kompozycjach po prostu do tego nagromadzenia i niepokoju, które nagromadzenie diabłów wzbudza, próbowałem nawiązać. Dziękuję. Barbara Tomczyńska, może coś powie. Mnie zainteresowały całkiem powrotem do mieszkania, które się tam znajdują, a właśnie ta zewnętrzna właśnie warstwa, czyli te zniszczenia, które powstały, zwłaszcza ta prawa strona, gdzie medaliony, gdzie ikony namalowane w medalionach właściwie nie istnieją już. Natomiast te pozostałości, które tam zostały, właśnie jakieś takie drobna taka polichromia, która się tam zachowała, dla mnie wdrożyła się w taki kształt właśnie twarzy. Ja twarzy z tych medalionów widzę twarz. To jest zjawisko zwane pareidolium, czyli taka umiejętność właśnie dostrzeżenia układu oczy, nos, usta. I jakby odnosząc to do tego projektu i do czasów, w jakich teraz żyjemy, właśnie takiego niebezpieczeństwa czającego się, właściwie coś, czego nie widać gołym okiem, coś, co właściwie nas otacza i czujemy się bezradni, bo nie wiemy, jak to na nas wpłynie, jak to się dalej potoczy. A takie właśnie zjawisko dostrzeżenia twarzy gdzieś tam właśnie w zaroślach czy między drzewami dawniej pozwalało ludzkości przetrwać, czy właśnie w porę dostrzec czyhające zwierzę, czy jakiegoś osobnika z drugiego plemienia i w odpowiednim czasie można było wtedy zareagować, uciec, schować się lub rzucić się do ataku. I co ciekawe, nie każdy jest w stanie jakby dostrzec ten układ i zobaczyć te twarze. Ja postanowiłam, że skoro ja to widzę, to ja przekopiuję jakby układ tych właśnie tych zniszczeń, tych pozostałości, które zostały w tych medalionach. Przekopiuję dosłownie ten układ na wycięte drewniane elipsy i później z tego układu stworzę ten portret, który ja tam widzę. I w taki sposób właśnie jakby naprowadzę publiczność na to, co ja zobaczyłam właśnie w głębi tego obrazu, w głębi tego obiektu. No i to właściwie. Tak, bo naszym zamiarem pierwotnym było to, żeby szukać muzeum, żeby szukać w głębi obrazu czegoś, co daje schronienie, ale także identyfikować w głębi obrazu lęki. I zarówno na Wrocławiu, jak i tutaj więcej znaleźliśmy lęków właśnie. Ponieważ nie ma z nami pana Jacka Makowskiego, opowiem tylko państwu, tutaj on sięgnął po formę awangardy lat 60., czyli mail art.
pandemicznym. Pan Jacek specjalizuje się, czy możecie, jak pan spróbuje przenieść tą technikę na nasze warunki. Odnieść się do ikony świętego Mikołaja, do szczegółu tej ozdobnej szaty. To jest krzyż, który, karawaka, który używany był niż ustawiany na obrzeżach wsi, miejscowości, które dosięgnęła zaraza jako ostrzeżenie, ale to był traktowany jako amulet. Jacek tutaj zrobił drzeworyt, mam tutaj matrycę tego drzeworytu, odbijał ręcznie 199 odbitek i rozsyłał je pod losowo wybrane adresy, znaczy nie wszystkie były losowo wybrane. No i dostawali mieszkańcy Przemyśla taką zgrabną kopertę, która jest unikatową właśnie grafiką. Została nam trochę takich kopert, ponieważ mamy takie koperty. Gdyby ktoś z Państwa chciał się tutaj posłużyć amuletem, to zapraszam. Barbara Komaniecka tutaj odniosła się do tego obrazu Łazarz na poczcie bogacza. Powiedzmy sobie od razu, że to nie jest bardzo dobry obraz. No bo nie jest. Jest to obraz takiego wyciągnika. Ona tutaj rzeczywiście weszła w błąd. Mamy tutaj dwie grafiki w technice suchej igły. To są psy. Jeden piesek na kolanach damy. Taki bezpieczny piesek, który jest chroniony przez właścicielkę. No i ten pies wierzący rany Łazarza. No i tutaj Barbara się odniosła do tej takiej ludzkiej natury tych zwierząt. To, że one wynikają ludzkość i wynika może z nieudolności malarza, nie zmienia faktu, że to jest to, co przyciągnęło jej oko, jako może także fakt naszej potrzeby odnalezienia zwierzęta, ludzkiej twarzy, ludzkich przyjaciół. Zresztą proszę przeczytać sobie tutaj, co Barbara na ten temat pisze. No i na koniec ja się tutaj znalazłam, odnosząc się do obrazu świętego Sebastiana, męczeństwa świętego Sebastiana. Patrząc na ten obraz, to właściwie widzę wszystkie, znaczy mnóstwo innych obrazów. Obraz jest bardzo ciężki, powiedzmy sobie, jeszcze może także nie jakiś taki świetny, ale patrząc właśnie na niego, widzę obraz Tycjana, Caravaggio, Manteni. To, co przyciągało przeróżnych mistrzów, żeby odtwarzać tego świętego Sebastiana, nadawać tym obrazom taką specyficzną formę, to, że święty, który jest często po prostu aż najeżony strzałami, jest jednocześnie bardzo spokojny, ma wizję, wizję spokoju. I myślałam o tym, że by ta strzała, która dosięga, no to myślałam o uczuciu, ukąszeniu, które przynosi truciznę, tak jak wirus może także nas ukąsić. I myślałam także o szczepieniu, które jakby no, przynosi nadzieję, daje nam jakąś wizję spokoju. No i tutaj chyba kończymy. Dziękuję.